witam serdecznie wszystkich zapalonych czołgistów w kolejnym odcinku z serii Jubileuszowe Bitwy. Oczywiście chciałbym przede wszystkim powitać wszystkie czołgistki, ponieważ 8 marca mamy Dzień Kobiet. Dzień Kobiet tak naprawdę powinien być codziennie, więc życzę Wam wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, miłości oraz fajnej gry w World of Tanks, jeżeli oczywiście gracie. No a dzisiejszym jubilatem, który rozegra ze mną 30-tysięczną bitwę, jest Lord Slipknot. Cześć. Witam serdecznie i również wszystkiego najlepszego dla czołgistek. Tak jest. No ja jestem teraz, można powiedzieć, w bardzo złym stanie, bo wczoraj pierwszy raz od 5 miesięcy poszedłem na siłownię. Pierwszy raz od 5 miesięcy wziąłem rowerek, pojechałem na siłownię, potrenowałem, wróciłem i dzisiaj wszystko mnie boli. No ledwo co po prostu siedzę, zaraz znowu kładę się do łóżka i dzisiaj się regeneruję. No ale jakoś dam radę ten jubileusz zagrać. Ty już występowałeś u mnie w serii Pokaż co potrafisz. Jak coś, link dam w opisie, bo to było chyba dawno temu. Dawno temu. Tak jest. Jeżeli chodzi o tam twoją grę, to mówiłeś, że ostatnio też miałeś fajną bitewkę, ale nie mogliśmy ją pokazać, gdzie wygrałeś Skorpiona G w turnieju World of Tanks, nie? Tak, bo z takiego niestety wszedł nowy patch, no i tak się podziało, że nie będziemy w stanie tego pokazać. Tak jest, ale miałeś tam chyba trzecie miejsce w takim turnieju, gdzie można było wygrać nawet typka, nie? Nie, to było co innego. Aha, co innego, dobra. Nieważne. Infografika wskazuje, że najwięcej gier rozegrałeś czołgami ciężkimi, później TDK-ami, medami. A jakie masz ulubione pojazdy w swoim garażu? Ile może masz tych pojazdów w garażu? Na początku, jak zacząłem grać, wiadomo, że czołgi rosyjskie były... No, każdy gracz początkujący zaczyna grę od linii do sta siódmego. I tak ja też zrobiłem, dlatego tyle gier mam na czołgach radzieckich. Właśnie mam garażu ponad czołgów 50, a z ulubionych to na pewno Skorpion G. Myślę, że 1100 ewentualnie i siódmy, który jednak jest moim czołgiem, który mam na nim najwięcej bitew prawie obecnie. Znaczy najwięcej masz na IS-6. Szósty, no ale z 10 i siódmy jednak bardzo ciężki. Czyli te radzieckie czołgi ciężkie, uniwersalne, ci się podobają. Dobra, ja nie będę za dużo cię wypytywał o nick, chyba wypytywałem cię w Pokaż co potrafisz. Tak. Coś tam pamiętam, że to było związane z zespołem Slipknot, bodajże coś tak mi się przypomina. No, nick położyłem jak rzędu do gry Metin 2, usłuchałem piosenki Soul of the Witcher Vadera i połączyłem, tam było I am the Lord z moim zespołem Slipknot, został Lord Slipknot i tak już od paru lat ten nick mi towarzyszy w różnych grach. Mm-hmm. Do jubileuszu wybrałeś czołg premium francuski M4A1 Rivalize, który dostał teraz fajnego buffa do bodajże mobilności i celności działa. Dlaczego akurat ten czołg wybrałeś? Bo jest całkiem przyjemny w grze, poza tym jest to prezent od pewnej osoby, za które bardzo dziękuję i ja pozdrawiam. Mhm. To co? Próbujemy. Na pewno. Znaczy, ja tak ci mówię, że znając pech jubileuszowy rzuci nas na dychy, zostaniemy z nim... O, nie jesteś... Dziewiątki, nie ma tak źle. No, to nie ma tak źle. I to tych dziewiątek w zasadzie nie ma za dużo, chociaż są to czołgi ciężkie, które, jak znam tą mapę, będą gdzieś tam walczyć w tym dolnym rogu. Nie jest mapa, którą lubię niestety. Jakoś się na nim nie odnajduje. Więc nie wiem, pójdziemy na mordownię na przykład, czy jakieś inne plany? Znaczy, no możemy tam strzelać się z tymi czołgami ciężkimi. Tam... Albo środek? Zawsze na tym epidemia, jak gram medem.
slajdem, bo na górę jest troszkę useless na tej mapie. Aha, czyli na początku, no, wiesz co, ja też tak średnio wiem, jak tu zagrać. A po drugie mam zakwasy. Tak jest. No teraz fajnie się zrywa nawet, bo silnik ma mocniejszy, wiesz? Tak, są buffa i teraz naprawdę jest fajny, bo im to działko naprawdę jest skrywalny. Ma dobrą alfę, więc idzie postrzelać. A light nas zaraz wyspotuje. Kurwa, nie trafiłem. Siostrą się spotnął. Ej, nie trafiłem. Nikt mało kto pojechał na mordownię chyba. No nikt, tylko Conqueror. Oj, i... bardzo. O, o, kto cię bije? VKP. To nie wiem. Jedno mordownie ruszę. No dobra, to ruszamy. Tylko że to tak na śmierć trochę ruszymy. VP-ek. Kurde, nie trafiłem w lighta. To będzie dosyć prosta. Jeśli HP kończy, tutaj atakują. Ty tam jesteś już, chore, wciąż za daleko. No, już tam jestem. Aha, ty, bo mnie tam świecili i nie mogłem przyjechać, kurde. Rozumiem, no spokojnie. Dajem sobie radę. Chyba zostało. Nie wychyla się na niego niestety. Oj, Uzeta. Okej, się żyje, schowałem się. Tam już padło wszystko na mordowni. Tak, tam stał przewusta na G4 i tyle. Czy Shelov jest? Emit Shelov. Okej, lekki win. Tak, tylko że ten wynik taki... No i ja mam masę damage'u, a ty? No niestety mi jakoś nie wchodziły te pestki. No rewelacji nie ma, no ale... Taka mapa niestety niezbyt grywalna jest dla mnie. Nie bardzo ją lubię, no ale... Fajnie wygraliśmy, więc jest plus jakiś tego wszystkiego. A, dupa. Skorpion G na awku?
na Afku. No nic. Jeszcze Ru ma trochę HP. 1000 chyba full nawet. A ja to łęś tam usnajpił tym lightem. Dobra, ja tam zapieprzam. O, jest Ru, chyba go jeszcze raz strzelę. Nie szadujesz za niego. O. Niestety. No ale ciekawe zrobiłem. Mhm. Czy będzie frak? Czy zdążysz? Tak, to pięknie. Jest frak. Jest frak, jest frak, ale no niestety, niestety no też słabo wchodziło. Ale fajny pojazd teraz naprawdę jest mobilny, z dobrym działkiem. No cóż, twoja bitwa, jak widać, była najlepsza w drużynie, ponad 3000 obrażeń. Ile zarobiłeś? Stoka prawie. Czyli stoka zarobiłem, a na czysto troszkę mniej, ale naprawdę tak ładnie. Polecam go każdemu. Poza tym nie jest drogi, więc... Mm-hmm. Więc polecam. Dobra, a więc udało się jakoś nam 30-tysięczna bitwa rozegrana. Trochę wymęczona, ale jest. No, dobra, no to ja w zasadzie idę zaraz się położyć i regenerować przed jutrzejszym treningiem. Na koniec może chciałbyś kogoś pozdrowić. Tak, chciałbym pozdrowić Liklinę, Madzie, Diabu, Claudia Alice, albo Diaborata, Ruena, który jest streamerem, streamy na Twitchu, bardzo polecam jego streamy i jeszcze znajomy z Twitcha też niż pozdrawiam. Mm-hmm. I to byłoby na tyle. Dziękuję. Dobra, ja też dziękuję. Trzymajcie się, szczególnie kobiety. No i pamiętajcie, czołgiści właśnie, żeby ten kwiatek dać, chociaż już późno ten odcinek, to na pewno już pamiętaliście. Trzymajcie się i do zobaczenia. Dzień Kobiet jest codziennie jak coś. Na razie. Cześć.